Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie, a dzisiaj porozmawiamy o manewrze Play'a. Lecz zanim przystąpię do samego odcinka, pozwolę sobie na szybką autoreklamę. Jeśli chcecie skorzystać z pobytów regeneracyjnych, zarówno kiedy macie dolegliwości i także kiedy chcecie zadbać o swoje zdrowie i jakość życia, i zainwestować we własne zdrowie, zapraszam Was do naszej akroturystyki regeneracyjnej. Link znajdziecie pod spodem w opisie filmu, a zapraszam Was na ten film odnośnie manewru Play'a i łagodnych położeniowych zawrotów głowy. Łagodne położeniowe zawroty głowy to inaczej BPPV, co oznacza, że tak naprawdę w naszych kanałach półkolistych albo ze strony lewej, albo ze strony prawej przemieszczają nam się kryształki, tak zwane otolity. I manewr Play'a pozwoli nam udrożnić te kanały i tak naprawdę pozbyć się tych kryształków i aby te położeniowe zawroty głowy minęły. Z racji tego, że ten manewr jest wykonywany przy rotacji głową, jeżeli macie silne zwyrodnienia odcinka szyjnego kręgosłupa lub też zmagacie się na przykład ze stenozą kanału kręgowego, no to wtedy te manewry trzeba wykonywać ze specjalistą, który będzie Wam podtrzymywał głowę. Lecz nie zawsze jest tak, że możecie mieć dostęp do specjalisty lub ktoś może Wam pomóc. Pokażę Wam, jak to możecie zrobić, lecz wszystko wykonujecie na własną odpowiedzialność i pokażę Wam, jak ten cały manewr wykonać samodzielnie. Pamiętajcie, zawsze zaczynamy manewr od strony zajętej, czyli chorej. Ja zacznę od swojej strony prawej, czyli będę zrotował głowę w stronę prawą i się położę. Lecz zanim zaczniecie, przygotujcie sobie zrolowany ręcznik, koc, tak żebyście mogli sobie położyć koc w odcinku piersiowym kręgosłupa. I teraz położę się na tym kocu u mnie ręczniku. I teraz tak, powiedziałem, że mamy zajętą stronę prawą, czyli 45. I znowu tutaj tę poduszkę muszę sobie odsunąć, która się do niczego nie przyda. Jak widzicie, głowa jest w delikatnym przeproście i skierujemy 45 stopni głowę w kierunku prawym, czyli prawej strony zajętej i wytrzymujemy około 2 minut w tej pozycji. Głowa ma być w delikatnym przeproście, 45 stopni zrotowana i wytrzymujemy tak 2 minuty. Ten ręcznik, koc służy po to, żeby wywołać zgięcie w odcinku piersiowym, tak żeby bardziej zasymulować przeprost w odcinku szyjnym kręgosłupa. Po tych 2 minutach obracacie głowę 90 stopni znowu w kierunku lewym i tutaj 45 stopni macie osiągnąć położenie głowy, która ma leżeć w przeproście. Wytrzymujecie tak 2 minuty. Nie wiem, czy ten przeprost widać. Widać, super. Wcześniej możecie uzyskać zawroty głowy, mdłości. Jeżeli zaczynacie od tej strony chorej, to jest normalne. Musicie to po prostu przetrzymać. I już tutaj, jak się przekręcicie na tą stronę zdrową, to wtedy powinno być dużo, dużo, dużo lepiej. I po 2 minutach obracacie się na stronę lewą. W ten sposób. O, tutaj ustawię sobie głowę. I patrzymy, pamiętajcie, nos jest naszym wyznacznikiem, głowa musi spokojnie leżeć i spoczywać i patrzymy nosem w kierunku podłogi. Znowu, głowa musi być w zgięciu, nos skierowany w kierunku podłogi, 2 minuty. U mnie wygląda to pewnie troszeczkę pokracznie, lecz chodzi o samą zasadę, jak możecie sami to wykonać i sami się wspomóc, bo w przypadku, kiedy macie terapeutę, osobę drugą, ten manewr Play'a jest dużo łatwiejszy, bo on Wam przytrzymuje tę głowę. I po 2 minutach nogi uginacie w kolanach, zrzucacie nogi na zewnątrz, kanapy, kozetki, ławki,
podnosicie się i dajecie głowę, robicie skłon głowy do przodu i wytrzymujecie tak 2 minuty siedząc. Po tych 2 minutach spokojnie możemy już wstać. Manewr Epleya należy do grupy zabiegów, które się wykonuje w łagodnych położeniowych zawrotach głowy. Napisaliśmy artykuł odnośnie tych zawrotów głowy. Znajdziecie odnośnik tutaj znowu w opisie filmu. Tam będzie też wskazanie, dlaczego wykonujemy taki manewr. Jest to bardzo fajny, skuteczny manewr w przypadku zawrotów głowy. Warto go wypróbować, lecz pamiętajcie, przy zawrotach głowy najważniejsza jest diagnostyka, zdiagnozować, skąd pochodzą te zawroty głowy. Najlepiej udać się do otolaryngologa i on wam zdiagnozuje. A ja wam pokazałem dzisiaj, jak można wykonać taki automanewr Epleya, który może posłużyć wam w domu i możecie go regularnie wykonywać i sami się wspomóc. Dzięki wielkie, dziękuję serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego razu. Krzysztof Pielech, Siła Regeneracji. Hej.